Cześć Bohaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy na zamek obok Wiednia, na Schloss Luxemburg. Zapraszam do... Dolenia! Kogo zobaczysz? Księżniczkę. Księżniczkę, tak? Cieszysz się? I plukam księżniczkę. Mogę księżniczkę? Zapukasz do księżniczki, zapytasz, mogę księżniczko? A co ona odpowie? Dobra. Super. Zobaczcie, jaki tutaj jest biały, fajny koń. Już weszliśmy do środka. I to jest prześliczny koń. On chyba polubił Laurusię. Polubił Laurusię? Tak? Wow! Śliczny jest. Witam, cześć. Cześć. Z jednej strony dla ciocia, z drugiej strony z Wiktora. No, tutaj. Uwaga, łapią się. Obejmujecie drzewo. Jeszcze raz złap ciocię i Wiktora, Laura. Złap ciocię i Wiktora. Tej cioci. Uwaga, brzuchem. Tak. Chyba wszyscy, co? Idziemy. Super. Okay, o, to patrz na to drzewo. Aha, no, uśmiecha się. Chodź. To drzewo chyba z nami rozmawia, nie? Były wcześniej takie kropki namalowane. Jakieś półtora roku temu byliśmy tu i tu były kropki namalowane. Była taka buźka. Już nie ma. One chyba tatuś zgubiły swoją mamusię. Mamusię zgubiły? Mi się wydaje, że to dorosłe kaczki. Jak myślisz, Laura? Zgubiły małe kaczki. One zgubiły małe kaczki. Małe kaczki zgubiły? Może oni będą mieli jeszcze, tak? Jesteśmy tu właśnie przed promem, zaraz, za chwilkę. Tym promem przyjedziemy stąd do zameczku, Laura. Kto tam mieszka? Księżniczka, tak? I prom jedzie. Trzeba się chyba ustawić. A, prom płynie po nas. Idziemy szybko? Jedzie prom po nas. Super! I idziemy do promu. Laurusia na statku. Na promie. Trzymasz się? Trzymaj się mocno. Ty też się trzymaj mocno. Trzymaj się mocno. Tak. Trzymam się. Laurusia, trzymasz brata? I płyniemy. Płyniemy. Płyniemy, Julianku.
cause it's Teraz już jesteśmy tutaj wewnątrz, na tym prawdziwym zamku. Jak widać dookoła. I Laura szuka swojej księżniczki. Tak? Szukasz księżniczki? Tutaj. Myślę, że tutaj jest. Uwaga. Tam jest? Chyba nie. Musimy dalej szukać. Szukamy dalej. Może tu? Co wy robicie tutaj? Nic. Czy wy się chowacie? Tak. Jak się chowasz? Chodź, wejdziesz na drzewo. Chcesz wejść na drzewo? To chodź, daj rączkę, szybko. I płyniemy, tak? Nie. A księżniczka była, czy nie było? Nie było. Nie było. Spała. Albo spała, albo gdzieś pojechała na urlop jakiś. Tak? Krótka przerwa na plac zabaw. Trochę się zimno zaczęło robić, dlatego ubrałem bluzę. A Laura tutaj kieruje ciufcią, tak? Kierujesz ciufcią? Musimy bić, obić i siatka. I wysiadka. I tak, mamy już wieczór. Ciekawy dzień był. Julianek nam zasnął. Właśnie się przebudza. Będziemy musieli go przełożyć do siedzonka, do auta. I jedziemy do domku. Zapraszam was do kolejnego vlogu. Czołem bohaterze. Vlog na dzisiaj już zakończony. Mam jeszcze sekcję Q&A i pozdrowienia. Zaczynajmy więc od pierwszego pytania. Drzewko, wiem, przepraszam. Wymknęło mi się po prostu. Czasami mam pytania przygotowane, ale bywa tak, że po prostu gdzieś tam się zgubił, ponieważ jest tyle pytań, że czasami no ciężko ogarnąć mi jest, dlatego dzięki jeszcze raz za pytanie. Drzewko pyta, czy nagramy jakąś grę planszową razem. Na razie żadnych gier planszowych nie mamy i myślę, że wkrótce, jak Laura już dorośnie do takiego wieku, w którym można zagrać taką grę planszową, no bo gra planszowa jednak ma pewne zasady, których trzeba się trzymać. Także w momencie, kiedy kupimy taką grę, na 100% mogę ci zagwarantować, że nagramy. Ale na razie tej gry nie mamy. Dzięki, Jeffko, za pytanie. Serdecznie cię pozdrawiam. Drugie pytanie. Natalia Grzywacz pyta, kiedy Laura idzie do przedszkola. Laura idzie od września do przedszkola. Dzięki za pytanie. Serdecznie cię pozdrawiam, Natalio. Trzecie pytanie. Sylwia, pytasz, kiedy będzie odcinek. Odcinki staram się przynajmniej co dwa dni dodać. To znaczy dwa dni przerwy dodaję. Czasami bywa tak, że dodam co drugi dzień, co mi się często udaje, ale czasami też i nie. Tak jak dzisiaj na przykład. Czasami montowanie tego vlogu trwa troszeczkę dłużej niż wy byście chcieli, niż ja bym sam chciał. Wybieram muzykę, dogrywam Q&A. Więc z góry wam dziękuję za wyrozumiałość, że czasami vlog stawię co trzeci, nawet co czwarty dzień.
Dziękuję bardzo. Sylwia, jeszcze masz pytanie, czy chcielibyśmy się z rodziną przeprowadzić do Niemiec? Powiedziałbym, że nie. Nie zastanawialiśmy się. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Wiedeń jest super miastem i jeżeli mielibyśmy się przeprowadzić, to troszeczkę dalej, albo może do Polski, kto wie. Nie wiemy, co przyszłość nam przyniesie. Na razie jesteśmy w Wiedniu i jest nam tutaj fajnie. Jeżeli chodzi z tym pytaniem o to, czy chcemy zwiedzić Niemcy, to myślę, że tak. Berlin jest ciekawy, byłem tam raz. Hamburg jest ciekawy, Monachium jest ciekawe, Kolonia jest ciekawa. Jest dużo ciekawych miast, które chcielibyśmy zwiedzić i myślę, że jeżeli chodzi o rejon naturalny taki, to Austria na pewno ma bardzo, bardzo dużo takich zielonych, ciekawych miejsc, dlatego wymieniam tylko miasta teraz w tej chwili. Także nie wiem dokładnie kiedy, ale myślę, że wybierzemy się do Niemiec. Dzięki Ci, Sylwio, za pytanie. Serdecznie Cię pozdrawiam. Teraz jeszcze pozdrowienia za prędkość. Na pierwszym miejscu Ula Blok, serdecznie Cię pozdrawiam. Na drugim miejscu Milka, Ciebie też serdecznie pozdrawiam. Oraz na trzecim miejscu Egzekwo. Nie wiem, która z Was najpierw napisała komentarz, dlatego wymienię Was obydwie. Wercia Here, serdecznie Cię pozdrawiam. Oraz Paulina Powichrowska, Ciebie też serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam do komentowania na dole, zadawania pytań do następnego Q&A. Widzimy się w następnym vlogu. Czołem, bohaterze. Nogę sobie wystawił, tak? I się przebudził. I się przebudził nam chłop. Cześć, starego moja. Podrywasz mamę? No. Podrywasz mnie? Tak? Nie pójdzie do